witajcie na kanale Wyczesane po długiej niczym moje włosy przerwie. Chciałyśmy wznowić kanał ze względu na dużą ilość zapytań z Waszej strony. Mamy głową pełną pomysłów, więc myślę, że Wam nowa nasza odsłona się spodoba. Dostawałyśmy dużo sygnałów od Was, że chcecie więcej filmików, więcej pomysłów na fryzury, więcej nas, więc ponieważ też z Wami tęskniłyśmy, wracamy z przytupem. Chciałyśmy na początku opowiedzieć, co się wydarzyło oczywiście włosowego przez ten czas u nas. Nasze historie i nasze przeżycia z fryzjerami i nie tylko. Więc może Ola, nie wiem, chciałabyś zacząć? Jedną z największych zmian, które u mnie nastąpiły, to była próba zrobienia sombre. Oczywiście poszłam do salonu. Niestety w dużym skrócie wyszłam z włosami częściowo zielonymi, częściowo spalonymi. Próbuję je teraz odrosnąć. Taki protip dobrze na zielony, najlepszy kolor, który może to przykryć, to jest różowy. Więc różne farbowania na różowo tych końcówek, wcierania odżywek, masek, żeby to nie było takie przesuszone i takie zniszczone. Trochę też podcinam, sama sobie kupiłam nożyczki i zaczęłam wycinać część włosów, więc jakby teraz to, co mam na sobie, to jest efekt moich eksperymentów z nożyczkami fryzjerskimi. Oczywiście nie mam włosów nożyczkami do papieru. No ale finalnie myślę, że będę po prostu te włosy skracać, aż zostaną moje naturalne i wtedy dopiero zapuszczę od nowa. Ja tylko się wtrącę, że Ola mi o tym powiedziała, jak byłam w pracy, zadzwoniła i mówi: Justyna, mam prośbę, przyjdź do mnie jak najszybciej, bo trzeba ratować moje włosy. No to ja od razu po pracy przyszłam, mówię: Boże, co się stało? No i właśnie zastałam Olę z niebieskimi, zielonymi włosami i mi jeszcze powiedziała, że albo fryzjerka powiedziała, że no już nic nie może zrobić i proszę sobie ufarbować włosy w domu. Tak, i doradziła mi farbę, słuchajcie, ciepły brąz i zrobiłam to, kupiłam tą farbę. I rzeczywiście na te końcówki, które były blond, to się pokryły, ale to, co było zielone, słuchajcie, zrobiło się czarne. No jedyne, co się dało zrobić, to było różowy i ten różowy powoduje to, że te jeszcze jakieś pozostałości, które mi tutaj zostały, które były właśnie seledynowe, no to one są takie częściowo szare, po prostu część mam końcówek różowych, a część szarych i to już nie wygląda tak strasznie, ale próby słuchajcie, położenia blondu na to, wychodził seledyn, właśnie ciemny brąz, wychodziły po prostu jakieś takie czarne plamy. Taki protip, że jeżeli kiedyś podczas rozjaśniania zacznie Wam wychodzić kolor zielony, to naprawdę przerwijcie ten zabieg, bo nie ma takiej siły, żeby fryzjerka Wam to czymś przykryła, ona tego już nie naprawi, więc jak ciśnie dalej z rozjaśnianiem, to polecam uciekać. Też, no tak nam łatwo też mówić, nie, ale to tak zawsze jest dopiero po czasie, dlatego warto słuchać od kogoś takiej opinii, bo zawsze też można wyjść z salonu i nie za usługę nie zapłacić, a wręcz powiedzieć fryzjerowi, żeby naprawił tą szkodę, którą zrobił, bo to jednak są włosy, tego się nie zakryje. Musisz chodzić do pracy czy do sklepu i jakoś wyglądać, włosy są Twoją wizytówką, ale też Ola, ja pamiętam, że Ci doradziłam od razu, bo ja sobie sama zrobiłam taką krzywdę na włosach. Na Halloween sobie zrobiłam pół włosów na czerwono. Kupiłam specjalną farbę dedykowaną do włosów, że to jest jednodniowa farba. Po umyciu ma to się zmyć całkowicie. A u mnie się zrobiły czerwone plamy i tego się nie dało zmyć. Potem powoli się robiły różowe, ale mimo to no, wyglądało to koszmarnie. Więc zaczęłam szukać po internecie i przeczytałam, że właśnie szampony przeciwupierzowe dobrze spłukują farbę. Jeżeli Ci się coś nie podoba, no to wtedy te włosy będą wypłowiałe, ale przynajmniej no, nie będą różowe. Więc też Ola wtedy Ci poradziłam to, ale no, no nie do końca u Ciebie to też zadziałało. Nie dało się tego zielonego niczym wypłukać. Naprawdę jak Wam zacznie podczas rozjaśniania
wychodzić Celedyn, to uciekajcie. Ja gdybym wiedziała, że to tak będzie, to w momencie, w którym pierwszą część zmyłyśmy i zobaczyłam, jak to wygląda. Jeżeli nie macie ochoty i życzenia ścinać włosów, to naprawdę nie kontynuujcie tego zabiegu. Ja bym, jakbym wiedziała, to bym wyszła wtedy po prostu od razu. Ale ja jeszcze taką kontrę dam, bo nie wszyscy oczywiście fryzjerzy są źli. Naprawdę często się zdarzają, że są super profesjonalistami. Ja miałam takie szczęście, że natrafiłam na moją fryzjerkę bardzo szybko, bo miałam 14 lat i staram jej się trzymać, chociaż no, też ona poszła na przykład na macierzyński i tak dalej, miałam bardzo duży problem. Wtedy fryzjerzy dawali taki popis, że raz wyszłam z tutaj łysym paskiem. Fryzjerka motywowała to tym, że to jest grzywka. No wtedy nie miałam tej wiedzy co teraz, ale wyszłam z płaczem. Natomiast no, moja fryzjerka jest naprawdę cudowną osobą i ma dużą wiedzę na temat włosów i niedawno było moje wesele. No i stwierdziłam, że każda panna młoda musi mieć pofarbowane włosy. Bo gdzieś pewnie są jakieś siwe, albo ja nie widzę, a może będą te włosy ładniejsze dzięki temu. No i poprosiłam moją fryzjerkę tydzień przed ślubem, żeby mi te włosy zafarbowała. Po czym moja fryzjerka, się sama zdziwiłam, bo moja fryzjerka wzięła te moje włosy tak w rękę, popatrzyła i mówiła, ale po co ty, Justyna, będziesz farbować te włosy? Przecież masz swój ładny kolor, nie ma tutaj żadnych siwych włosów i tylko je bez sensu zniszczysz. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście ona mogła wziąć kasę za to i mi te włosy pofarbować. No za tyle włosów to by ci mogła grubo policzyć, myślę. No, a tak to nie dość, że nie wzięła pieniędzy, no to patrzyła na dobro tych moich włosów, na tą kondycję, żeby ich nie zniszczyć, tak? Bo ona potem zresztą czesała moje włosy, bo ja się nie podjęłam czesania własnych włosów na wesele, bo jednak stres i tak dalej, się trochę tego bałam, więc no są różni fryzjerzy, tak? Tak, ja ci bardzo tej fryzjerki zazdroszczę, bo ja mam zazwyczaj drugą stronę przeżycia. Moja poprzednia wizyta u fryzjera to się skończyła tym, że usłyszałam, że mam mało włosów, że są cienkie i że nie da się ich wycieniować, nic tam z nimi zrobić i że w sumie to miałeś dobre włosy jak przyszłaś, to tylko mi podcięto końcówki na prosto, czego nie cierpię. Bo uważam, że moje włosy fatalnie wtedy wyglądają. No i tak, i od tamtej pory sama sobie próbuję podcinać włosy. Bez żadnych jakichś większych eksperymentów, trochę się jeszcze uczę, ale no nie jest tak, że nie da się nic zrobić. Coś tam jednak mam na tej głowie. No ja to myślałam, jak Ola mi to powiedziała, że Ola ma mało włosów, to ja mówię, Boże, są przecież kobiety i to zależne jest genetycznie, tak? Nie każdy ma burzę włosów na głowie, no ale to przecież, no Ola nie należy do kobiet, które mają włosów mało, a poza tym dobra fryzjerka nawet z małej ilości włosów potrafi wyczarować naprawdę duże rzeczy. No moja mama na przykład ma bardzo mało włosów. No ja odziedziczyłam na szczęście włosy po moim tacie, natomiast no naprawdę moja mama ma tych włosów mało, ale wychodząc od fryzjera wygląda jakby tych włosów miała naprawdę dużo i to jest, można uzyskać efekt taki optyczny, że jest tych włosów więcej, przepraszam, niż jest naprawdę. No ale już nie róbmy, Ola, z ciebie osoby prawie łysej, tak? Nie, znaczy ja jeszcze to mogę zrozumieć, że dobra fryzjerka powie ci nie, twoje włosy się do tego czy tamtego nie nadają. No ale to można powiedzieć, to ci chociaż końcówki pocieniuje, może ci z przodu coś pocieniuje, chociaż trochę, żebyś miała jakąś fajną fryzurę. No, oczekiwałam zmiany, wyszłam tak naprawdę z podciętymi końcówkami w sposób, którego nie lubię i to było też dla mnie takie rozczarowujące, bo ja potem właśnie rzadko chodzę do fryzjera i wszyscy mówią, że muszę chodzić częściej, częściej podcinać, ale ja tego nie lubię, bo zazwyczaj wychodzę niezadowolona. I właśnie dla takich osób, które nie lubią chodzić do fryzjera, jest ten kanał. Tak. Bo samemu w domu też można wyczarować fajne rzeczy i fajnie wyglądać na co dzień, więc no, zapraszamy na nasze nowe odcinki. Miło było się zobaczyć po przerwie i mam nadzieję, że będziemy się teraz spotykać z Wami częściej. Zapraszam. Na razie, pa!